Papież Franciszek pojechał na Węgry i w Budapeszcie spotkał się 11 września z premierem Orbanem. Papież od razu zauważył, co się czaje na Węgrzech, co się czaje w Europie i na innych kontynentach. I papież ostrzegał przed zagrożeniem antysemityzmu wciąż czającym się w Europie i na innych kontynentach. To jest ląd, do którego zapalenia nie wolno dopuścić. Natomiast w Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie premier Orban zwrócił się do papieża i poprosił go o to, aby nie dopuścił do zaginięcia chrześcijańskich Węgier. No, intencje premiera Orbana chyba były dobre, ale nie wiem, czy był to właściwy adresat. Papież Franciszek jakieś 2 miesiące temu na mocy swojego postanowienia ograniczył msze święte po łacinie w liturgii przedsoborowej, tak zwane msze trydenckie. Odezwały się głosy oburzenia, że to jest zerwanie z tradycją, historią Kościoła, jak i kulturą chrześcijańską. No ale przecież trzeba widzieć w tym też jakiś promyk nadziei, bo przecież papież jeszcze nie zakazał odprawiania, ani nie ograniczył odprawiania zwykłych mszy posoborowych. Tak więc nadzieja jest. W National Catholic Reporter z 2014 roku znajdujemy bardzo ciekawą i znamienną wypowiedź papieża Franciszka, że oto wewnątrz każdego chrześcijanina jest Żyd. No, w tej sytuacji i w tym kontekście zupełnie inaczej wyglądają stosunki między Żydami a nieżydami. Wyglądają inaczej stosunki między Polakami a Żydami. I wszelkie sprawy ekonomiczne, wszelkie żądania, no to też na to trzeba popatrzeć z tego punktu widzenia, że wewnątrz każdego chrześcijanina, a w Polsce przecież jest większość ludzi, to są chrześcijanie, i wszyscy oni mają tego Żyda wewnątrz sobie, wewnątrz siebie. I domaganie się teraz od nich jakichś rekompensat, jakichś pieniędzy, to tak jakby Żydzi od Żydów się domagali. Także to sytuacja naprawdę wymaga wyjaśnienia. I te zdanie papieża będzie chyba bardzo cennym we wszelkich negocjacjach i we wszelkich ustaleniach i religijnych, i ekonomicznych.